Na stromym wzgórzu w Dolinie Środkowego Renu, w pobliżu miasta Braubach, wzniesiono zamek Marksburg, który jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych w Nadrenii. Zamek jest przykładem gotyckiej architektury, a po raz pierwszy źródła historyczne wspominają o nim w 1231 roku. Nad zamkiem góruje 40-metrowa wieża. Kolekcja dawnej artylerii. Z zamkowych murów roztacza się rozległy widok na płynący w głębokiej dolinie Ren. Zamek jest od ponad 700 lat nieustannie zamieszkały, a od 1900 roku jego właścicielem jest niemieckie Zrzeszenie Miłośników Zamków. Panorama miasteczka Szpaj widziana z zamku Marksburg. Wraz z wieloma zamkami w Dolinie Renu, Marksburg został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2002 roku. Najstarsza część zamku zachowała się w podziemiach wieży. Kuchnia zamkowa. Sypialnia w sali gotyckiej. Reprezentacyjna sala zwana królewską. A obok ustronne miejsce dla załatwienia naturalnych potrzeb. Freski, prawdopodobnie z XIII wieku, w zamkowej kaplicy Świętego Marka i figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kolekcja zbroi rycerskich z XV i XVI wieku. Sala tortur.